Zmiany na szczytach władzy, i we Francji, i w Wielkiej Brytanii. W Świecie od Zera wytłumaczymy, co się zmienia i dlaczego. Wyjaśnimy też, w co gra Viktor Orban, bo Węgry 1 lipca objęły unijną prezydencję. Zapraszam na przegląd najważniejszych i najciekawszych wydarzeń tygodnia na świecie. Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl, portal z tysiącami ofert pracy. Wejdź i zacznij zarabiać więcej. Wielka Brytania ma nowego premiera. To ten facet, którego widzicie na zdjęciu za moimi plecami, i za chwilę powiem o nim więcej. Wiadomo było zresztą jeszcze przed wyborami, że w brytyjskim dwupartyjnym systemie to jest ten moment, kiedy to ta druga partia dochodzi do władzy. Ta druga to Partia Pracy, bo do tej pory przez 14 lat rządzili konserwatyści. No i ponieśli historyczną klęskę. Uzyskali najgorszy wynik w historii swojej partii. I would like to say first and foremost I am sorry. I have given this job my all. But you have sent a clear signal that the government of the United Kingdom must change and yours is the only judgement that matters. Ale przecież to wszystko nie tak miało być. Przecież premier Rishi Sunak kiedy rozpisywał te przedterminowe wybory parlamentarne to liczył na to, że zminimalizuje straty, że lepsze wyniki gospodarcze teraz niż na jesieni spowodują to, że owszem, wszyscy wiedzieli to, że konserwatyści te wybory przegrają, ale że nie przegrają ich aż tak sromotnie. Im bliżej dnia głosowania... Okazywało się, że nic bardziej mylnego i partii konserwatywnej nie pomogło nawet to, że Rishi Sunak wezwał na pomoc swojego poprzednika, byłego premiera Borisa Johnsona, któremu tak na dobrą sprawę patrząc, zamieniając go na stanowisku premiera, wbił nóż w plecy. No więc teraz powiedzmy, co takiego się stało, że partia konserwatywna po 14 latach rządów, to podkreślę, że po tych 14 latach tak bardzo naraziła się Brytyjczykom. Po pierwsze, bardzo dużo skandali w ostatnich latach, związany podczas Covidu. Taki skandal związany z Partygate, gdzie wszyscy się tak jakby izolowali, a w Downing Street były imprezy. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że tak naprawdę fundamentalnie. Przez ostatnie, tam powiedzmy, dwa lata mieliśmy dwóch, czy tam półtorej roku mieliśmy dwóch niewybranych demokratycznie premierów. I to jest uważam dramat, że mieliśmy Liz Truss i Rishi Sunak, którzy tak naprawdę nie byli wygra, wybrani w wyborach. No i po 14 latach wydaje się, że Brytyjczycy są zmęczeni zmęczeni konserwatystami, zmęczeni skandalami. Zmęczeni negatywnymi skutkami Brexitu, mówiąc o służbie zdrowia, w której jestem, w której uczestniczę, w której, na której na rynku działam, jako przedsiębiorca w bioteku i w medycynie, NHS naprawdę podupadł ostatnimi laty. Są długie kolejki, oczywiście ma to jakieś połączenie z COVID-em, ale dużo dużo takich porażek. Konserwatystów spowodowało to, że tak naprawdę oni sami sobie zgotowali ten los, a nie do końca lejburzyści byli tacy no, niesamowici. Ludziom się żyje źle, stopy są wysokie, jest, jest są wielkie dysproporcje po, powiedzmy pomiędzy, powiedzmy, tam, powiedzmy, wyższą klasą, a, a, a tą niższą klasą czy nawet klasą średnią, więc ludziom się gorzej żyje, więc tak naprawdę jak się ludziom gorzej żyje, to czas na zmiany. Mi się też wydaje, że następne dwa czynniki to były, że partia liberałów mega urosła i ja uważam, że naprawdę świetnie sobie radzi i pod wrażeniem jestem, jak, jak, jaki wynik osiągnęli, no i też była ta partia... Reform, która była e, e, nową partią po Brexicie, to była, to była kiedyś był UKIP, tak? UK Independence Party, po Brexicie to był Brexit Party i teraz jest Reform Party, i to jest partia Nigella Farage'a. I oni też w jakiś tam sposób namieszali dużo i tak jakby odebrali tych głosów e, konserwatystom. No więc skoro już wiemy, co się stało w Wielkiej Brytanii i kto odchodzi, to powiedzmy teraz, kto do tej władzy, Przychodzi. Obiecałam Wam, że powiem więcej o nowym brytyjskim premierze. Jest to Keir Starmer, czyli do tej pory lider brytyjskiej opozycji, lider Partii Pracy. I want to thank the outgoing prime minister Rishi Sunak. His achievement as the first British Asian prime minister of our country, the extra effort that that will have required should not be underestimated. Keir Starmer jest porównywany często do Tonego Blaira, do byłego premiera Tonego Blaira, nazywany Tonym Blairem 2.0, dlatego że tak samo jak on, uczynił partię pracy znowu wybieralną także dla tych centrowych wyborców, tych najbardziej pośrodku. Zarzuca mu się, że brakuje mu charyzmy, że jest po prostu nudny, ale to nie zmienia faktu, że Keir Starmer jest po prostu skuteczny. W jego życiorysie wszystko się jakby zgadza. Keir Starmer bardzo często podkreśla to, że on sam pochodzi z klasy pracującej, że jego ojciec był ślusarzem, a matka była pielęgniarką i cierpiała na chorobę Stila. To jest rzadka choroba autoimmunologiczna, która ostatecznie uniemożliwiła jej ich chodzenie, i mówienie. Keir Starmer jako pierwsza osoba w swojej rodzinie poszedł na uniwersytet i studiował prawo, najpierw na Uniwersytecie w Leeds, a później na Oksfordzie. I w 1987 roku został prawnikiem i specjalizował się w prawach człowieka. I tutaj też same jasne karty. Praca Keira Starmera zaprowadziła na Karaibę i do Afryki, tam bronił więźniów którym groziła kara śmierci. W latach 90., z kolei, zaoferował swoje usługi aktywistom, którzy zostali pozwani przez sieć McDonald's, a zostali pozwani za to, że po prostu roznosili ulotki, w których krytykowali praktyki stosowane właśnie przez McDonalda. Jak popatrzeć na to jego CV, to wszystko wskazuje na to, że to premier jakby idealny. Ludzie wybierając lejburzystów, wybierali mniejsze zło. To nie jest tak, że wszyscy byli entuzjastycznie nastawieni, że, 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 że jest inna partia. Na pewno jak Labour wygrywało w 1997 roku za Blaira, był, był duży entuzjazm. Pamiętam, była taka piosenka, którą wszyscy śpiewali: It can only get better. I to jest fajna piosenka. It can only get better. Wszyscy, i, i był taki entuzjazm w powietrzu. Wszyscy mówili: OK, super, nowa władza, i oni to nazywali New Labour. Teraz jak Kiesstam wchodzi. Też jest jakiś tam powiedzmy entuzjazm, ale, ale nie mamy tego samego tutaj, nie, nie ma tego, tego, tego samego poczucia w, w kontekście Kiesta W ogóle mi się wydaje, że zajęło to dużo czasu ludziom, żeby w ogóle się troszeczkę tak jakby ocieplić wobec tego lidera. Niemniej trzeba mu przyznać, że jest fenomenem, bo, bo ym, zmienił partię, która była tragiczna jeszcze parę lat temu za Jeremy Corbyna. Teraz... Wszyscy zaczęli sobie tam przyśpiewywać, że i cannot get any worse, czyli nie może być gorzej. Zupełnie inna narracja jest teraz. Przewidujemy, że leburzyści podniosą nam podatki. No i to, to jest wielka niewiadoma, nie jak, jak wysoko, jak to będzie wyglądało w praktyce. Z perspektywy przedsiębiorców, a jestem jednym z nich, to widzę już tutaj, jak powoli będą zmiany w, wchodzić w tym roku i w następnym i to będzie miało dosyć duże przełożenie na, na małe i średnie przedsiębiorstwa, więc mam nadzieję, że, że no bo jakby nie było te wszystkie rzeczy, które chcemy zmienić, czyli no nie wiem, polepszyć służbę zdrowia, chcemy, żeby było, nie, nie wiem, polityka migracyjna była lepsza, chcemy, żeby ulice były bezpiecznie, bezpieczniejsze, co, co są realnymi problemami Wielkiej Brytanii, to się wiąże z większym nakładem Inwestycyjnym w te obszary, no i skądś te, te pieniądze muszą przejść? I ciekawostką w tym wszystkim jest jeszcze to, dlaczego Brytyjczycy głosują w czwartek, a nie w niedzielę, no bo wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii, jak zawsze, odbyły się w czwartek, mimo że większość krajów europejskich głosuje w niedzielę, która jest po prostu dniem wolnym od pracy. No i badacze brytyjskiej historii mają tutaj. Kilka teorii. Jedna z tych teorii jest taka, że niedzielę jako dzień wyborczy odrzucono dlatego, żeby ludzie nie głosowali po prostu pod wpływem tego, co usłyszą wcześniej w kościele. Z kolei sobota nie została wybrana jako ten dzień głosowania, dlatego że w sobotę większość mieszkańców Wysp miała dochodzić do siebie po piątkowych wizytach w pubach. No i dlatego też nie jest to piątek kiedy ludzie chętnie w Wielkiej Brytanii te puby odwiedzają. Jeszcze kolejna teoria jest taka, że czwartki były po prostu w Wielkiej Brytanii dniem targowym, no i w te czwartki mieszkańcy odległych dworów czy wsi po prostu podróżowali do miasta, żeby zrobić zakupy czy pozałatwiać sprawy, no i skoro do tego miasta już podróżowali, to mogli też po prostu zagłosować. No i ostatnia już teoria zakłada, że tej myśli, żeby zagłosować w czwartek, towarzyszyła taka logika, że jeżeli w czwartek jest głosowanie, no to nowy premier dowie się o tym w piątek rano, będzie miał cały dzień na sformowanie rządu, potem weekend na to, żeby odpocząć, i w poniedziałek będzie mógł w pełni sił przyjść do nowej pracy. W każdym razie, jeśli chodzi o to, co jest napisane, to wybory w Wielkiej Brytanii zgodnie z ustawą mają się odbywać raz na 5 lat w pierwszy czwartek maja. O ile szczególne okoliczności nie sprawią, że trzeba je będzie przełożyć na inny dzień. Francuzi głosują tak jak my w niedzielę, nie tak jak Brytyjczycy w czwartek, dlatego my, kiedy nagrywamy dla Was świat od zera, nie znamy jeszcze wyników wyborów we Francji i Wy, jeśli oglądacie to w niedzielę nie późnym wieczorem, to też jeszcze tych wyników nie znacie. Dlatego teraz możemy powiedzieć, o co do ostatniej chwili w tych wyborach toczyła się gra. A toczyła się oczywiście o większość w parlamencie, ale to podstawowe pytanie brzmiało: czy zjednoczenie narodowe, czyli partia Marine Le Pen i Jordana Bardelli, którego Marine Le Pen namaściła na przyszłego premiera, czy oni zdobędą absolutną większość w parlamencie, czy będą mogli rządzić sami? Voilà, et je, moi je ne veux pas euh, de, évidemment dépendre de gens et, et notamment euh, des députés de la majorité qui ont mis la France en sept ans dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. Bon. Po Bo, oh ilę Emmanuel Macron rozpisał te przedterminowe wybory parlamentarne na dwa lata wcześniej niż one by wynikały z kalendarza wyborczego. To sondaże jasno pokazywały, że Zjednoczenie Narodowe ma największe poparcie wśród wszystkich partii politycznych we Francji. Ale na samym początku nic nie zapowiadało tego, że tą większość absolutną, te ponad 50% mandatów, to ważne, nie procent poparcia, mogłoby uzyskać. Ale po pierwszej turze głosowania, która odbyła się 30 czerwca, stało się jasne, że ten scenariusz, że Zjednoczenie Narodowe ma tą samodzielną większość, staje się coraz bardziej realny. I stąd mobilizacja pozostałych partii. Partii prezydenta Emmanuela Macrona i partii lewicowych, które połączyły się w jeden sojusz, który nazwały Front Ludowy. No i na czym ten pakt skierowany przeciwko Marine Le Pen polegał? Chodziło o to, że w aż 306 okręgach, a Francja głosuje w jednomandatowych okręgach wyborczych, do drugiej tury zakwalifikowało się nie dwóch, a trzech kandydatów. Wynikało to z tego, że frekwencja była przeogromna, bo w poprzednich wyborach takich sytuacji było po prostu tylko osiem. Tutaj było ich aż 300, 306. No i chodziło o to, żeby ten kandydat, który zakwalifikował się jako trzeci, i był to kandydat właśnie albo partii Emanuela Macrona, albo tego lewicowego sojuszu, żeby on zrezygnował, żeby te dwa bloki ze sobą nie rywalizowały o głosy i żeby ten kandydat, który jest przeciwstawnym kandydatem do partii Marine Le Pen miał szansę wygrać. No, i kandydaci zaczęli masowo rezygnować z tych trzecich miejsc, bo o ile w 306 okręgach wyborczych we Francji miała miejsce taka sytuacja, no to ostatecznie takich okręgów, gdzie było trzech kandydatów, zostało tylko kilkadziesiąt, emocje w tej kampanii wyborczej. Sięgały zenitu, no i można powiedzieć, że wszystkie chwyty były w niej dozwolone, bo jeden z incydentów zdyskwalifikował kandydatkę z Zjednoczenia Narodowego, dlatego że jej kontrkandydatka opublikowała w sieci zdjęcie z przeszłości tejże kandydatki partii Marine Le Pen, w którym pozowała ona z czapką oficeralów dwafe. No i to było na tyle kompromitujące zdjęcie, że ona od razu się z wyścigu wycofała. A z kolei rzeczniczka Premiera, obecnego premiera francuskiego rządu, została pobita podczas rozwieszania plakatów, co oczywiście ma pokazywać, jak skrajne emocje w Francuzach w tych wyborach się po prostu obudziły. I do tego wszystkiego okazało się jeszcze, że żeby ugrupowanie Emmanuela Macrona razem z tymi lewicowymi siłami mieli wspólnie szansę pokonać Marine Le Pen, to musiał zniknąć sam. Emmanuel Macron. W mediach pojawiły się informacje na temat tego, że jego otoczenie po prostu zmusiło go do tego, żeby na tej ostatniej prostej przed wyborami zamknął się w Pałacu Elizejskim. Po pierwsze, dlatego, że wszyscy mieli mu za złe, że to on doprowadził do tego kryzysu. To on rozpisał te przedterminowe wybory parlamentarne na dwa lata przed ich terminem, a rozpisał je. Właściwie bezpośrednio po tym, jak dowiedział się, jakie są wyniki wyborów do Europarlamentu i że jego partia poniosła sromotną klęskę, a wygrała te wybory partia Marine Le Pen właśnie. No więc otoczenie Emmanuela Macrona miało mu to za złe, no i inna kwestia to to, że z tych sondaży, w każdym razie tych wewnętrznych partyjnych sondaży wynikało, że Francuzi po prostu mają dość swojego prezydenta. Ale przed Emmanuelem Macronem jeszcze trzy lata rządów, no bo jego kadencja trwa do 2027 roku. Chociaż te ostatnie dni na pewno muszą być dla niego trudne, no i być może otuchy dodają mu smsy od kanclerza Olafa Scholza. Ja wcale nie żartuję, Olaf Scholz przyznał, że chociaż kanclerze Niemiec. Zwykle nie wtrącają się w proces wyborczy w innych państwach, no to jednak dobro Francji leży mu bardzo na sercu, dlatego codziennie wysyła smsy ze wsparciem francuskiemu prezydentowi. 1 lipca, czyli w poniedziałek, Węgry objęły prezydencję w Unii Europejskiej. Taką prezydencję obejmuje się na pół roku i to na pewno nie będzie łatwych sześć miesięcy. Zresztą do tej węgierskiej prezydencji wszyscy przygotowywali się w dużym napięciu, próbowali podomykać bardzo wiele spraw, co do których mieli wątpliwości, czy Viktor Orban nie będzie próbował ich, nawet jeżeli nie blokować, to w każdym razie opóźniać. No bo wszyscy wiedzieli, że Viktor Orban. Delikatnie mówiąc, nie jest entuzjastą chociażby kolejnych pakietów pomocy dla Ukrainy i wielokrotnie trwały negocjacje z nim na ten temat, żeby tę pomoc Ukrainie jednak przekazywać, żeby Węgry tej pomocy nie blokowały. Na podsumowanie tej prezydencji na pewno przyjdzie jeszcze czas, ale już w pierwszym tygodniu jej trwania naprawdę sporo się wydarzyło, no bo Viktor Orban 1 lipca objął prezydencję, a 2 lipca, czyli we wtorek, niespodziewanie dla wszystkich pojawił się w Kijowie. I była to pierwsza wizyta Wiktora Orbana w Kijowie od ponad 10 lat, i pierwsza nie trzeba tutaj dużo liczyć od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Mogłoby się wydawać, że w Kijowie byli już wszyscy najważniejsi politycy tego świata, że wszyscy już zrobili sobie zdjęcie z Wołodymyrem Zełańskim na Majdanie czy przed administracją prezydenta. Ale okazuje się, że nie, że Viktor Orban wcześniej. Też już po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji i nawet po wydaniu nakazu aresztowania przez Międzynarodowy Trybunał Karny na Władimira Putina, wolał jednak właśnie spotkać się z rosyjskim prezydentem i pojechał w tym celu specjalnie nawet do Chin. Zresztą co ciekawe, to też się okazało w tym tygodniu: węgierski premier rozważa wycofanie się jego kraju z Międzynarodowego Trybunału Karnego. Jego ministrowie dostali takie specjalne zlecenie od Wiktora Orbana, żeby sprawdzili jakie konsekwencje. Niósłby ze sobą taki ruch. I oficjalnie wcale nie chodzi o. Władimira Putina, a o wniosek, to jeszcze na razie nie jest nakaz aresztowania, tylko na razie skierowany wniosek, żeby taki nakaz wydać, Benjamina Netanyahu. Ale oczywiście możemy sobie resztę tej historii dopowiedzieć, dlaczego Węgry mają potencjalny problem z Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Ale to są tylko medialne informacje. Na razie Węgry cały czas są członkiem Międzynarodowego Trybunału Karnego. Wróćmy więc do Kijowa i zastanówmy się, skąd ta wizyta, o co? Wiktorowi Orbanowi chodzi? Pojawiły się informacje, że chodzi o mniejszość węgierską w Ukrainie. To jest 100 tysięcy ludzi, o których prawa Budapeszt rzeczywiście często się upomina, ale ja zaryzykuję tezę, że jednak stawka, o którą gra Wiktor Orban, jest dużo wyższa, że nie przyjechał do Kijowa tylko po to, żeby się upominać o prawa mniejszości węgierskiej, o które się upomina od lat. Ja zakładam, że Wiktor Orban po prostu chce wykorzystać kanały komunikacji, które ma. Także z Moskwą, no i ma je oczywiście z Zachodem, i że on chciałby doprowadzić do rozmów pokojowych w sprawie tego konfliktu, że chciałby się pokazać jako skuteczny negocjator. Wcześniej takie negocjacje między Moskwą a Kijowem odbywały się na przykład za pośrednictwem Ankary. No i Viktor Orban, jak widać, ma ambicje, żeby również być takim pośrednikiem a doprowadzenie do chociażby zamrożenia takiego konfliktu bardzo ułatwiłoby mu, jako liderowi państwa należącego do Unii Europejskiej i NATO, robienie dalszych interesów z Moskwą. Zresztą Viktor Orban na konferencji prasowej z Wołodymyrem Załęskim wcale nie krył tego, że jemu bardzo zależy na tych rozmowach pokojowych. Mówił nawet, że to tempo takich... Negocjacji mogł mogłoby być szybsze, gdyby po prostu doszło do wstrzymania ognia, więc on de facto namawiał ukraińskiego prezydenta do tego, żeby wstrzymał walki, żeby powiedział swoim żołnierzom nie strzelać, i że to ułatwiłoby przeprowadzenie właśnie takich rokowań pokojowych, nawet jeżeli one miałyby się odbywać z czymś pośrednictwem, na przykład Węgier. Jeszcze każdego husu, i dużo takie gimbę. A mi és és Wśród ekspertów pojawia się jeszcze taka opinia, że kiedy już te kamery zostały wyłączone, no to Wiktor Orban Wołodymyra Zełańskiego namawiał do tego, żeby zgodził się na utratę części terytorium. Na pewno chodzi o to o terytorium, które w tej chwili jest zajmowane i kontrolowane przez wojska rosyjskie, żeby zgodził się na utratę tego terytorium w zamian za pokój. Pytanie o to, czy jakiekolwiek porozumienie podpisane z Władimirem Putinem rzeczywiście może ten pokój gwarantować w momencie, kiedy Władimir Putin nie raz i nie dwa kłamał, patrząc w oczy zachodnim politykom, no to już jest pytanie wtórne. Tak samo jak pytanie o to, na jak długo zapewniłoby to pokój Ukrainie i reszty Europy. I ta teza, że Viktor Orban chce być po prostu mediatorem i ważnym graczem na arenie międzynarodowej, popiera jeszcze oczywiście to, że w piątek Viktor Orban poleciał do Moskwy. Uważajmy, panie W poniedziałek był w Kijowie, w piątek był w Moskwie, więc równowaga musi być. Nie chciał obrazić Władimira Putina, musiał mu zdać relacje z tego, co wydarzyło się w Kijowie, chociaż. Władimir Putin pewnie już co się w Kijowie wydarzyło wiedział, dlatego że węgierski minister spraw zagranicznych zadzwonił do rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Sergeja Ławrowa i jeszcze tego samego dnia, kiedy Wiktor Orban był w Kijowie. No ale pewien postęp i tak jest, no bo Wiktor Orban nie pojechał jednak tylko spotkać się z rosyjskim dyktatorem, a pojechał i do Kijowa, i do Moskwy. No i być może wynika to z faktu, że chciałby choć odrobinę poprawić swoje notowania w Unii Europejskiej, no bo chyba pewnym policzkiem było dla niego to, że jego partia Fidesz nie została przyjęta w Parlamencie Europejskim do frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów, a nie została do tej frakcji przyjęta, dlatego że ma taki, a nie inny stosunek do Rosji. A takich policzków pokazujących, jaki stosunek ma Bruksela do Wiktora Orbana, było więcej i w Brukseli mówi się o tym dosyć dużo. Pierwsza rzecz to to, że komisarze, którzy zwyczajowo powinni polecieć do Budapesztu i spotkać się osobiście z członkami węgierskiego rządu, po to, żeby przekazać sobie pewne rzeczy organizacyjne, po to, żeby to przekazanie prezydencji odbywało się płynnie, takie spotkanie, chociaż zwyczajowo zawsze się odbywa w tym pierwszym miesiącu, tym razem się nie odbędzie i zostało przełożone na bliżej nieokreślony termin. Komisarze do Budapesztu nie polecą. A druga sprawa jest taka, że Viktor Orban nie wygłosi inauguracyjnego przemówienia w Parlamencie Europejskim na jego inauguracyjnym posiedzeniu, właśnie 16 lipca, oficjalnie ze względu na napięty harmonogram tego posiedzenia. A nieoficjalnie. Chyba dla wszystkich jasne dlaczego. A to, co Viktor Orban i jego rząd będzie robił w trakcie tej swojej sześciomiesięcznej prezydencji, na pewno będzie przedmiotem naszych analiz, dlatego, że po Węgrach prezydencję od stycznia przyszłego roku przejmuje Polska. Dantejskie sceny w Grecji, czyli znów pożary. Mówię znów, dlatego, że to nie pierwszy rok. Kiedy Grecja zmaga się z pożarami, z dziesiątkami pożarów, strażacy wyjeżdżają do jednego pożaru, jedno ognisko udaje się ugasić i muszą jechać do kolejnego. I te pożary wybuchają zarówno w okolicach Aten, czyli greckiej stolicy, jak i na wyspach, wysepkach, które przecież bardzo chętnie są odwiedzane przez Polaków. Teraz okazuje się, że grupa kilkuset Polaków została ewakuowana z miejscowości Kardamena, no i te ich przeżycia, to co opisują, to niestety wcale nie są miłe, wakacyjne przeżycia, nie są to wakacje, które chcielibyście tak spędzić, dlatego posłuchajcie. Sytuacja była dramatyczna. Zagrożenie było życia tak naprawdę i ludzie w kabanie, yy, znaczy ci, którzy nas ewakuowali z recepcji i tak dalej, oni napraw naprawdę, ci ludzie mieli strach w oczach i, yy, no i kazali nam po prostu, nie pozwoli nam kęsa zjeść. tak Mieliśmy, że tak powiem, obiad przed oczyma, nie jedliśmy nic od rana, i nie byliśmy w stanie nawet gryza wziąć, bo nas wyrzucono z hotelu, tak jak staliśmy, po prostu i zamknięto hotel na cztery spusty. Ten ogień był na przedmieściach w zasadzie yy, kandameny. To, to była sytuacja już bardzo podbramkowa, dlatego że ja miałem akurat yy, lornetki i obserwowałem to do dosyć precyzyjnie, i ten ogień był. Coraz bliżej miasta i był prawdziwy wielki okien na wiele metry, na metry do góry. Tam się wysypisko śmieci zapaliło w pobliżu miasta ogromne, no tak naprawdę ten ogień miał wiele ognis i co było problemem? Duszący, że tak powiem, dym, który był bardzo toksyczny, się okazało i to było przyczyną, dla którego nas chciano ewakuować. My nie dostawaliśmy żadnej informacji, znaczy nie było nikogo, ani te telefony były wszystkie włączone, natomiast rezydentki, rezydencja rezydentki w ogóle nie odbierały telefonów. Authority nie, nie informowały nas w ogóle o niczym, tak naprawdę. Ludzie nie byli policzeni nawet co do głowy, kto wszedł, kto nie wszedł, tylko ci, co weszli ewentualnie na statek, a na statku nie było miejsca dla wszystkich, tak naprawdę. Tylko kobiety z dziećmi były, e -e nie było żadnej wody. Pięć godzin czekaliśmy na butelkę wody. Policja grecka tylko patrolowała ulicę. I tylko jakby nawet nie reagowała później na to, że my chodzimy sobie po tej ulicy, że ja zamachałam, chciałam się kogoś zapytać, co dalej, i tak dalej. W zasadzie nic. Trochę społeczność lokalna, tam był taki pan od, od promów, od tych statków wycieczkowych, zorganizowali wodę, więc no nie byliśmy by totalnie bez wody, zorganizowali byliśmy wodę. I więc zorganizowali nam wodę, więc można póją pić. Natomiast na tych statkach wycieczkowych, na przykład, no, już trzeba było sobie kupić jakieś rzeczy, no bo tutaj już, już w ograniczonym zakresie. No i tak staliśmy przed tymi statkami, nie wiedząc za bardzo, co chodzi. Część ludzi weszła, część została na chodniku. No i to proszę sobie wyobrazić, to są ławki, jest sobie jakieś boisko, no i w zasadzie tyle. Jeżeli chodzi o pomoc z biura, to, to nie było żadnej tak naprawdę. Nie wiem, że większość turystów, która. Zdecydowała się zostać przy tych statkach. Wiem, że została odtransportowana e, na stadion jakiś bliżej mi nieznany i pod jakiś kościół. E, natomiast e, no tam, było, tam nie było w ogóle dymu. Tak, Powiedzieli, że tam nie było w ogóle dymu. Natomiast warunki, w jakich przebywali, były bardzo słabe, bo tak naprawdę byli na ziemi, na, 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 na jakimś betonie. Część osób w kościele, byli przykrywani. No, z, tak, z opowieści słyszałam, że jakimiś y, firankami ściągniętymi w kościele, jakimiś kartonami, no bo było chłodno. Mieszkam tutaj po prostu w okresie od maja do końca października 20 lat. Mam tutaj swój drugi dom. Także troszkę, troszkę ich poznałem. Myślę, że procedury oficjalne są, są zachowane, natomiast tu przeszkadza bardzo grecka natura. To, co nas bardzo burza, na przykład, czyli rok temu znalezieni podpalacze, a ja coś nie wiem, czy byli ukarani, więc jakoś podchodzą do tego po prostu na za luźno, czyli po prostu pewnie dziwią się tylko wysokości kar, które zostały zwiększone do 20 lat, nie mają świadomości chyba tego, że to może ich dotknąć a dobrze i nie w pewnym momencie nie będą w stanie się odbudować, tak? nie będą w stanie czerpać korzyści z tego, czego korzystają w tej chwili z turystyki, bo nie będą mieli narzędzi do tego. Myślę, że to jest ta kwestia, że pochodzą tego lekko, po prostu lekko za lekko. Co prawda, policji upominają się, pilnują, natomiast biorąc pod uwagę um, skalę zagrożenia, i to nie pierwszy rak. raz uważam, że, że nie mają świadomości. Chyba dopiero jak coś mi się prywatnie spali, to osobiście, wtedy to mają, mają świadomość tragedii. Tak? Bo gdzieś tam u sąsiadów, w innej prefekturze, w innej części no, spaliło się kosy, coś było narodos, hydra. Informujemy się o tym, natomiast nie ma w tym takiego podejścia, powiedziałbym, e, ciężkiego wymiaru. Tak? Chciałam, żebyście wysłuchali tej historii i tych przeżyć polskich turystów po to, żeby po prostu was uczulić na to, że wtedy, kiedy wykupujecie wycieczkę czy pobyt w Grecji, ale także w innych miejscach we Włoszech, w tych miejscach, w których jest gorąco, w tych miejscach, w których do pożarów dochodziło już w ostatnich latach, w tych miejscach, w których... Turyści byli ewakuowani i to czasem naprawdę dużymi grupami w ostatnich latach, żeby sprawdzić, jaką opiekę organizuje w takich wypadkach przewoźnik, jakie należą Wam się świadczenia. Lepiej być po prostu na to przygotowanym, po to, żeby później żadna sytuacja Was nie zaskoczyła. I co prawda, greckie władze przyznają, że ten czerwiec był w tym kraju wyjątkowo upalny dużo bardziej upalny niż. Czerwiec w latach poprzednich, ale to nie zmienia faktu, że te temperatury w lipcu i w sierpniu raczej niższe nie będą. Więc można właściwie zakładać w ciemno, że pożary lasów w Europie, w tej południowej, najbardziej gorącej części Europy i też najchętniej wybieranej jako. Yy, te miejsca wyjazdów urlopowych, że te pożary będą się powtarzały i że grecka, w tym wypadku grecka straż pożarna, ale także straż pożarna z innych krajów będzie po prostu zalecała ewakuację turystów, jeżeli ten ogień niebezpiecznie będzie zbliżał się do turystycznych kurortów czy do hoteli. No, i tradycyjnie na koniec świata od zera jeszcze świat w skrócie, czyli po kilka najważniejszych informacji z każdego dnia, które tutaj dla Was zbieramy, po to, żeby po prostu w tym gąszczu informacji, które codziennie do nas wszystkich docierają, żeby nic Wam nie umknęło, żebyście w pigułce, w jednym miejscu mieli wszystko opowiedziane. W poniedziałek amerykański sąd najwyższy wydał wyrok, który wzbudził w Amerykanach jednak mieszane emocje, przynajmniej w niektórych. Dlatego, że Sąd Najwyższy uznał, że Donald Trump jest chroniony częściowym immunitetem przed zarzutami próby utrzymania się przy władzy mimo przegranych wyborów, ale sędziowie nie byli tutaj wcale jednomyślni i na przykład liberalna sędzia Sądu Najwyższego Sonia Sotomayor stwierdziła, że taki wyrok Czyni prezydenta królem stojącym ponad prawem. Zresztą w podobnym tonie wypowiedział się później obecny urzędujący prezydent Joe Biden. No ale przeważający głos miała szóstka konserwatywnych sędziów i stąd stustronicowy dokument Sądu Najwyższego, w którym stwierdza się, że prezydenci Stanów Zjednoczonych chronieni są absolutnym immunitetem wtedy, kiedy wykonują swoje działania wynikające z pełnienia urzędu, ale ten immunitet nie obejmuje ich Nieoficjalnych działań. To ma tutaj bardzo duże znaczenie, dlatego że sędziowie zdecydowali też o odesłaniu sprawy do sądu okręgowego, i to sąd okręgowy ma zdecydować, które z działań Donalda Trumpa, których dotyczą stawiane mu zarzuty, były oficjalne, a które były nieoficjalne. Jeszcze na chwilę zostajemy w tym regionie świata, bo poniedziałek to był też ten dzień, kiedy huragan uderzył w Karaiby i pustoszył je również w kolejnych dniach. I to jest o tyle istotne, że stał się on najwcześniej uformowanym huraganem o tej sile, który stworzył się na Atlantyku w tym sezonie i winne temu są... Wyjątkowo, rekordowo ciepłe wody oceanu. Na Słowacji z kolei w poniedziałek w życie weszła ustawa, która likwiduje publiczne radio i publiczną telewizję. Jeszcze w niedzielę tę ustawę podpisał nowy prezydent Słowacji Peter Pellegrini. W poniedziałek ona zaczęła obowiązywać, ale opozycja zapowiada, że jeszcze skieruje tę ustawę do tamtejszego Trybunału Konstytucyjnego, dlatego, że zdaniem opozycji jest to ustawa, która likwiduje niezależność mediów. No bo po prostu nie ma zgodnie z tą ustawą, na Słowacji już mediów publicznych, są po prostu media państwowe. I mimo, że to tylko gest, no to chyba warte odnotowania, bo w poniedziałek papież Franciszek polecił swoim urzędnikom zbudowanie elektrowni słonecznej w Watykanie, żeby przeciwdziałać zmianom klimatu. Papież chciałby, żeby Watykan stał się zieloną organizacją i żeby przejść w 100% na energię słoneczną bez żadnych innych źródeł, chociaż nie wiadomo kiedy to dokładnie. Mogłoby czy miałoby nastąpić. Wtorek był ważnym dniem dla Holendrów, bo w Holandii w końcu został zaprzysiężony nowy rząd. Mówię w końcu, dlatego że koalicję rządową tworzono tam aż 7 miesięcy. Tak trudne było sformowanie nowego rządu, ze względu na to, że w tę koalicję musiały wejść różne partie, z różnym programem, a ostatecznie premierem został bezpartyjny, były szef holenderskiego wywiadu, Dick Szof. No, pytanie, jak ten rząd tak eklektyczny, z tak różnymi interesami będzie w przyszłości funkcjonował. Ponad 100 osób zginęło w Indiach podczas obchodów religijnego święta w małej miejscowości około 200 kilometrów od Delhi, czyli od stolicy kraju. Tam mieszkańcy oddawali cześć Bogu, Szywie. No i kiedy te uroczystości religijne się zakończyły i wszyscy chcieli je opuścić, to zaczęli się tratować nawzajem. Wybuchła Panika. Świadkowie tego wydarzenia mówili później mediom, że Wszystkiemu winna była bardzo wąska droga wyjścia, dlatego wtedy, kiedy wybuchła panika, to uczestnicy tego religijnego wydarzenia nie mieli po prostu jak uciekać. Także we wtorek rosyjskie okręty przybyły do Wenezueli. One wcześniej były na Kubie. No i to jest takie turnie rosyjskich okrętów po zaprzyjaźnionych reżimach. Jest to kolejna demonstracja siły ze strony Władimira Putina. No i warto tutaj jeszcze przypomnieć, że prezydent Wenezueli Nicolás Maduro nieraz deklarował, że. Wesprze Władimira Putina w jego walce, między innymi w Ukrainie. I jeszcze zwrócę uwagę na wtorkową konferencję austriackiej policji, która poinformowała, że w ośmiu krajach związkowych przeprowadziła przeszukania, skonfiskowała nazistowskie pamiątki. Piętnaście osób zatrzymano. Ma to pokazywać oczywiście, że Austria z takimi zachowaniami walczy, ale pokazało to również, że takie poglądy wciąż znajdują odbiorców w austriackim społeczeństwie. Środa Amerykański New York Times opublikował artykuł, w którym powołuje się na bliskiego sojusznika Joe Bidena, który to miał z Amerykańskim prezydentem rozmawiać i w tej rozmowie Amerykański prezydent miał powiedzieć, że jest świadomy tego, że może nie uratować swojej prezydentury, że wie, że bardzo źle wypadł w tej debacie z Donaldem Trumpem. Na ten artykuł niemal natychmiast zareagował Biały Dom, który stwierdził, że jest on kompletną nieprawdą i że gdyby autor artykułu dał szansę zareagować na pytanie, które zostało wysłane do Biura Prasowego Białego Domu, to dostałby odpowiedź, że to jest nieprawda. Tych informacji, spekulacji na temat tego, czy Joe Biden zostanie podmieniony jako kandydat w wyścigu do Białego Domu nie brakuje. Pojawiają się sondaże, z tych sondaży wynika, że jedyną osobą, która mogłaby wygrać z Donaldem Trumpem jest Michelle Obama, ale ona kandydować nie chce, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku. No i też z innych publikacji medialnych wynika, że... Osobą, która w pierwszej kolejności miałaby ewentualnie Joe Bidena zastępować, jest jego zastępczyni, jest wiceprezydent Kamala Harris. Chociaż sondaże pokazują, że w starciu z Donaldem Trumpem szans by nie miała. W środę w stolicy Kazachstanu w Astanie rozpoczął się szczyt szanghajskiej organizacji współpracy. Przyjechał tam. Władimir Putin przyjechał tam Xi Jinping, czyli chiński przywódca. Ta organizacja zrzesza też niektóre państwa azjatyckie, ale co istotne, był tam też prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka, i Białoruś przystąpiła do szanghajskiej organizacji współpracy, co oznacza, że ten blok, nowy blok, który chce tworzyć rosyjski dyktator, Mamy teraz u swoich granic. I tutaj dodam jeszcze tylko, że Aleksandr Łukaszenka ogłosił amnestię. Co prawda, ma ona nie dotyczyć więźniów politycznych, ma dotyczyć tylko tych ciężko chorych, no i kilka osób opuściło już areszty. No to to pokazuje, że jednak coś się dzieje, jeśli chodzi o nacisk na białoruskiego dyktatora. Prawdopodobnie właśnie przez Chiny, które na tym szczycie szanghajskiej organizacji współpracy przecież również były, a wcześniej prezydent Andrzej Duda był w Chinach, chociaż tutaj też warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden mechanizm, że Białoruski dyktator robił też tak od zawsze. Zamykał ludzi w więzieniach, żeby potem używać ich jako taką monetę wymienną właśnie do uzyskiwania czegoś za coś. Ja wypuszczę więźniów politycznych, a wy mi coś dacie w zamian. No pytanie co? No i także w środę Biały Dom ogłosił kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy. Tym razem jest on wart 2,3 miliarda dolarów. Dla Ukrainy to na pewno bardzo dobra wiadomość, że trafi do niej kolejne uzbrojenie, o które Ukraina upomina się zawsze. W nocy ze środy na czwartek siły powietrzne Izraela zaatakowały siły Hezbollahu na południu Libanu. Hezbollah oczywiście odpowiedział i znowu zwracam waszą uwagę na to, co się dzieje pomiędzy Izraelem a Libanem, a dokładnie libańskim Hezbollahem, dlatego że to może być kolejny front tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. W czwartek duńska prokuratura oficjalnie oskarżyła już 37-letniego Polaka o napaść na duńską premier. Do tego ataku doszło na początku czerwca i Polak zgodził się na przebywanie w areszcie do czasu tego oficjalnego oskarżenia. E, mówi, że nie pamięta tego zdarzenia, nie przyznaje się do winy. Lekarz, który zeznawał w sądzie, powiedział, że Polak był pod wpływem narkotyków i alkoholu, a Polak po prostu podszedł i uderzył pięścią w ramię duńską premier w centrum Kopenhagi. Policja już na samym początku wykluczyła polityczne motyw tego ataku. No i czwartek, czyli 4 lipca, to też tradycyjny dzień świętowania w Stanach Zjednoczonych i tradycyjnego barbecue w Białym Domu. W piątek odbyła się druga tura wyborów prezydenckich w Iranie. Zwyciężył w nich prozachodni Masud Pezeshkian i zwyciężył z twardogłowym Sajidem Jalilim. I oczywiście będziemy się dalej przyglądać temu, czy ta zmiana po tym, jak prezydent Iranu zginął w wypadku samolotowym, czy ta zmiana będzie miała jakikolwiek wpływ na politykę Iranu. Kto z Was nie korzystał z Amazona? Nawet jeżeli nie korzystaliście, to na pewno wiecie, że taka platforma istnieje. No i w piątek skończyła... 30 lat. A warto przypomnieć, że ta historia Amazonu zaczęła się od zwykłej, całkiem niedużej księgarni internetowej. Także w sobotę pierwsza załoga wolontariuszy NASA opuściła po 378 dniach, czyli po więcej niż roku, taki symulowany habitat czyli takie środowisko, które miało przypominać środowisko Marsa. I przez ten ponad rok ta załoga, która właśnie w takich symulowanych warunkach miała udawać tę misję na Marsa, przeprowadzała tam marsjańskie spacery, różnego rodzaju operacje. I wszystko to jest oczywiście część większego planu, żeby człowiek kiedyś na Marsie rzeczywiście wylądował. A niedziela to kolejna podróż papieża Franciszka po terytorium Włoch. Tym razem papież Franciszek pojechał do Triestu i tam papież spotkał się z migrantami i z osobami z niepełnosprawnościami. I tą papieską informacją kończymy Świat od Zera. Tradycyjnie zapraszamy Was na następny odcinek, który opublikujemy, jak zawsze, w kolejną niedzielę. Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl, portal z tysiącami ofert pracy z jawnym wynagrodzeniem. Partnerem programu jest XTB, właściwe miejsce dla Twoich inwestycji. XTB.pl